to jest praca latami trzeba, bo to musi... I ten Korańcik skądś się wziął, prawda? No ja Pani rozumiem, mówi, ja rozumiem. Tam nazwiska innych, no ale są... Bardzo wielka plejada jest polskich nazwisk pianistów, którzy są światowej miary pianistami. No trudno teraz porównywać, czy spodziewać się, mówię pani, bo to też jest nie do przewidzenia właściwie sytuacja. Człowiek się... No kto by przypuszczał, że taki chłoptyś z Żelazowej Woli raptem tak zaszaleje w świecie, że do tej pory my tutaj na jego temat rozmawiamy i pani do nas dzwoni i prawda, i jest też, wszyscy go uwielbiają. Więc to trudno to sobie powiedzieć, co będzie w przyszłym konkursie. Na pewno będzie jakiś rezultat. No jest to pewien tutaj taka posucha. No mamy akurat suszę teraz w kraju, mamy suszę. No i więc być może to się przekłada też na jakąś suszę pianistyczną. No nie wiem, zobaczymy. Ale to ja się w ogóle nie wypowiadam, bo właśnie słyszymy. Tak, bo jeśli chodzi o możliwość przewidzenia pianistów, sukcesów pianistów, nie mam pojęcia. I w sumie nie żałuję bardzo tego, bo obserwując już potem te finalne wyniki i brak tych rzeczywiście spektakularnych sukcesów, no, napawa mnie poczuciem, że słusznie się tym nie przejmowałem.